Michał Płoszaj, dzień dobry. Zapraszam na program Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. A w nim między innymi zmiany w Związku Gospodarka Komunalna, nowy przewodniczący i nowe wyzwania. Diagnostyka na światowym poziomie w nowej przychodni ZLA. W cyklu retro Dni Chrzanowa sprzed dwóch dekad. Zaczynamy. Arkadiusz Pypłacz, nowym szefem Międzygminnego Związku Gospodarka Komunalna w Chrzanowie. Zastąpił na tym stanowisku Piotra Jaskulskiego. Zmiany personalne mają być początkiem większych zmian w funkcjonowaniu związku i przyczynić się do lepszej obsługi mieszkańców naszego powiatu. Proponuję, abyśmy głosowali. O tej zmianie mówiło się od kilkunastu dni. Piotr Jaskulski rezygnację złożył jeszcze w ubiegłym tygodniu. Na środowym zgromadzeniu została przyjęta. Dziękuję panu przewodniczącemu, dziękuję panom burmistrzom, dziękuję radnym. W sposób szczególny też chciałem podziękować pracownikom biura związku. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i determinacji, mimo trudnych czasów dla systemu gospodarowania odpadami w całej Polsce, nasz system działa dobrze. Ze swojej strony chciałem podkreślić, że w pracy zawsze kierowałem się przepisami prawa i dobrem mieszkańców naszych trzech gmin związkowych. Wraz z odejściem Jaskulskiego odwołany został cały zarząd związku, w skład którego wchodzili reprezentanci wszystkich trzech gmin obsługiwanych przez ZMGK, czyli Chrzanowa, Trzebini i Libiąża. Przed wyborem nowych władz związku burmistrz Chrzanowa zaproponował, by nadal każda z gmin miała tam swojego przedstawiciela. Warto kontynuować tą zasadę, bo wtedy każda z gmin bezpośrednio dzięki uczestnictwu w zarządzie ma pełen wgląd w aktualną sytuację związku. Dodatkowo ta czwarta osoba, która może być powołana spoza zgromadzenia, chciałbym również proponować, abyśmy zachowali tą możliwość wyboru takiej osoby spoza zgromadzenia. Dzięki temu też jesteśmy w stanie pozyskać na rynku kandydata, kandydatkę, która będzie w stanie wypełnić oczekiwania w trudnych czasach, bo o tym już mówiliśmy przed chwilą. System gospodarki odpadami zmienia się dynamicznie, jest bardzo również wrażliwą kwestią społecznie. Równocześnie Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini, rekomendował kandydata na nowego szefa związku, podkreślając, że powinna to być osoba, która będzie także menadżerem, bo przed związkiem ogromne wyzwania. To nie ma być tylko i wyłącznie prowadzenie kwestii finansowych, dokumentacyjnych, ale i również to, co chcielibyśmy i oczekujemy. Przejęcia części zadań, które dzisiaj są realizowane przez podmioty zewnętrzne. I mamy tutaj na uwadze przede wszystkim prowadzenie przez Związek PSZOK w każdej z gmin członkowskich, by taka instytucja czy taki punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych docelowo prowadzony był przez Związek, ale i dalej idąc, jak również oczekujemy tej propozycji i stosownie przygotowanego biznesplanu uzasadnienia, aby to Związek realizował kwestię odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, których na dzień dzisiejszy obsługuje związek. Z tymi wyzwaniami zmierzy się Arkadiusz Pypłacz, absolwent AGH w Krakowie na Wydziale Górniczym oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, a także studium pedagogicznego. W pracy zawodowej związany był z górnictwem, szkolnictwem, pracował także w rafinerii Trzebinia czy szefował spółce Energomedia. Teraz ma zreformować działanie związku zajmującego się odpadami. Podczas prezentacji na zgromadzeniu wspomniał m.in. o konieczności rozważenia powstania spalarni odpadów, ale nie tylko. Mówimy o tym, żeby własnymi siłami realizować zadania związane ze zbieraniem, transportem, a może, co ja już dodaję jako daleką przyszłość, również z utylizacją tych śmieci. Oczywiście wymaga to analizy ekonomicznej i zdecydowania, czy zadania te może realizować sam związek bezpośrednio swoimi pracownikami, czy wykorzystać funkcjonującą spółkę, której właścicielem jest związek, czy utworzyć celową spółkę prawa handlowego do realizacji tych zadań. Analiza wykaże, które rozwiązanie jest najlepsze.
Nowy szef związku ma otrzymać 4,5 tysiąca złotych brutto pensji zasadniczej, 2200 złotych dodatku służbowego brutto oraz dodatek związany z wysługą lat pracy. Oprócz niego zgromadzenie wybrało także nowy skład zarządu, ale tu zmian nie było. Wiceprzewodniczącym został Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa, który zrezygnował z uposażenia związanego z pełnieniem tej funkcji. Pozostali członkowie zarządu to Włodzimierz Szpicer z Libiąża i Waldemar Wszołek z Trzebini. A teraz wracamy do dramatycznych wydarzeń z Zagórza. Zarzut zabójstwa usłyszała 41-letnia mieszkanka gminy Babice, podejrzana o zabicie 5-letniej córki. Do tragedii doszło 21 maja. O szczegółach aspirant Iwona Szelichiewicz z chrzanowskiej policji. Patrol, który udał się na miejsce po otrzymaniu informacji od lekarza, który był już na miejscu, potwierdził zdarzenie dyżurnemu. Na miejsce udali się technicy zarówno z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, jak i z Komendy Wojewódzkiej. Na miejscu obecnym był również prokurator. W tym samym dniu została zatrzymana 41-letnia matka dziecka, która została przewieziona do szpitala, ponieważ posiadała liczne rany stóp, nóg, a także rany brzucha. Ona została zatrzymana procesowo. Zebrany materiał dowodowy, zabezpieczone ślady i dowody pozwoliły 23 maja na przedstawienie kobiecie zarzutu zabójstwa, za co grozi jej nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności. Czy ona przebywa już w areszcie, czy w dalszym ciągu jest hospitalizowana? Po przedstawieniu zarzutów kobieta została przewieziona do aresztu śledczego. Sąd zdecydował o tymczasowym zatrzymaniu? Tak, wobec kobiety został zastosowany środek w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Czy w jakiś sposób tłumaczyła swoje zachowanie? Czy wiadomo, jak doszło w ogóle do całego tego zdarzenia? Nie posiadam informacji, w jaki sposób kobieta tłumaczyła się bądź czy przyznała się do popełnionego czynu. Trwa nadal śledztwo, jest to początek, powiedzmy, śledztwa, także pozwólmy działać organom ścigania, także prokuraturze. Z informacji przekazywanych przez prokuraturę okręgową w Krakowie, to babcia jako pierwsza dowiedziała się o tym, że jej wnuczka nie żyje. Zgadza się. Po raz pierwszy babcia biologiczna dziecka weszła do pokoju swojej córki i wnuczki około godziny 9. Natomiast nic ją tam nie zdziwiło. Dziewczyny spały, więc wyszła z pokoju ponownie około godziny 10.30. Weszła zaniepokojona już tym, że zarówno i córka, i wnuczka jeszcze nie wstały. Weszła do pokoju i wówczas dowiedziała się, że małoletnia dziewczynka nie żyje. Rekordowo wysokie ceny owoców, a zwłaszcza truskawek i czereśni, to niestety tegoroczna rzeczywistość na straganach, nie tylko w dzień targowy. Na jakie wydatki musimy się przygotować, idąc do warzywniaka, i czy jest szansa, że będzie taniej, to sprawdzał Kacper Szczurek. Jabłka poszły w górę. Ziemniak średnio się trzyma, zależy, zagraniczne 4 zł, polski nowy to kosztuje 5, rzadkiewka 3 zł. No, ogórki idą na dół, nie, w górę, no, papryka już przytaniała, bo była po 20, jest po 15. Truskawka to już troszkę spadła, niżej po 18 zł kilo. No, a jeśli chodzi o kapustę, kalafior, orientuje się pan? Nie biorę, nie moja sprawa. Naszej nie ma, zachodnim nie handluję. Ceny niektórych warzyw, niektórych owoców poszły w górę z racji tej suszy, o której pan mówi? Tak, dużo właśnie warzyw czy coś właśnie są, trzymają cenę, dlatego że po prostu jest za sucho. Truskawka w tej chwili, tutaj akurat u kolegi mam najtańszą truskawkę, myślę tutaj na okolice, 16 zł za kilo w tej chwili, to jest bardzo dobra cena. Ale jeżeli chodzi o resztę warzyw, no na razie ceny nie są jakieś takie tragiczne. Chociaż myślę, że to wszystko zależy, pogoda pokaże, jakie będą ceny później. Czy będzie ta susza, czy nie. No na razie łaskawa pogoda jest, bo trochę pada, więc to rolnicy na pewno się cieszą z tego powodu. Naprawdę potrzeba dużo wody, by to wszystko wracało powoli do normy, bo na razie jest za sucho po prostu. A jeśli chodzi o kalafior i kapustę, jak to wygląda cenowo? Musimy wziąć pod uwagę to, że to tak naprawdę to polskie kalafiory i polskie kapusty dopiero się zaczynają. Ale myślę, że na tą chwilę nie są takie ceny aż wysokie, bo tutaj na przykład 3,50 za kapustę, polską, no to myślę, że to jest dobra cena. I coraz więcej kapusty kalafioru się pojawia na rynku, więc myślę, że te ceny będą szły do dołu raczej. No, to zależy, mówię, wszystko zależy od pogody. Jabłka oczywiście poszły do góry ceny i to sporo poszły ceny do góry, no ale umówmy się jedną rzecz, że w tej chwili nie mam sezonu na jabłko. Sezon na jabłko jest jesienią,
Ewentualnie teraz, już niedługo, pojawią się nowe jabłka, takie jak papierówka. Zobaczymy, jaka będzie cena. To wszystko trzeba by pytać, jak u kogoś w sadzie wygląda sytuacja, bo z tego, co wiem, to teraźniejsza pogoda nie pomagała, bo na przykład były przymrozki i część na przykład jabłonek wiem, że poobrażało i zobaczymy, to dopiero okaże się jesienią, ile będzie jabłka. No na tą chwilę ceny hurtowe na przykład jabłek są po prostu kosmiczne. Ulicą Dobczycką wprost do Parku Stulecia Odzyskania Niepodległości. W ten sposób burmistrz Robert Maciaszek chce połączyć Chrzanowski Rynek z Miejskim Parkiem. Plan ten będzie mógł być zrealizowany, gdy tylko gmina przejmie na własność budynek po dawnej komendzie policji. Budynek jest w złym stanie technicznym, ja nawet nie wiem, czy nie będzie trzeba go wyburzyć po prostu i postawić tam czegoś na nowo. To, co będę chciał zrobić najpierw, jak ten budynek faktycznie przejmiemy od Skarbu Państwa, to wyburzyć wszystkie garaże, które są tam z tyłu i otworzyć taki ładny deptak od Chrzanowskiego Rynku przez ulicę Dobczycką bezpośrednio do Parku Miejskiego. Natomiast rewitalizując Aleję Henryka, będziemy musieli również te dwa budynki, Aleja Henryka 6 i 8, objąć rewitalizacją. Zobaczymy, czy da się tą substancję uratować, czy trzeba będzie, podobnie jak ten budynek po lewej stronie, wjeżdżając na tych garaży policyjnych, właściwie rozebrać do fundamentów i postawić od nowa. Czy ta wymiana jak gdyby będzie bezkosztowa, czy gmina będzie musiała tutaj coś dopłacić? Co do zasady, ta wymiana będzie bezkosztowa, czyli ani Skarb Państwa nie będzie dopłacał gminie, ani gmina Skarbowi Państwa. Ustawy dają taką możliwość, aby właśnie zamiany między gminami a Skarbem Państwa były bez dopłat. Także będziemy oczywiście robić wyceny zarówno budynku przy Borelowskiego, jak i budynków po policji i budynku przy Mickiewicza, ale to tylko dla zasady, tak? To będzie wpisane w akty notarialne własności tych nieruchomości, natomiast nie będziemy tutaj nawzajem dopłacać. To wszystko jest publiczne, nasze tak naprawdę. Czyli jest perspektywa, że być może w przeciągu najbliższych kilku lat ten straszący budynek po policji przestanie straszyć? Tak, od początku to gdzieś było w mojej głowie, żeby z tym zrobić porządek i tak też chcę jakby tą kropkę nad i postawić. Już w tym roku, od 1 kwietnia, jako gmina przyjęliśmy utrzymanie tych budynków. One są już w naszym posiadaniu, dzięki czemu możemy sprzątać to, co tam jest przed budynkiem. Niestety muszę Państwu powiedzieć, że te ślady po odchodach ptaków, niestety one się już tak wgryzły w tą kostkę, że nie sposób tego usunąć, więc ten chodnik jest czysty, ale on tak wygląda. To właśnie te lata zaniedbań, tam nie było tak naprawdę gospodarza na tym budynku, więc on tylko i wyłącznie niszczał. Pod znakiem zapytania stoi jedna z największych inwestycji drogowych w gminie Chrzanów, realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg. Wyremontowana ma być ulica Powstańców Styczniowych. Realizacja zależy od tego, czy starostwo dostanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Sztandarowa inwestycja, czyli przebudowa ulicy Powstańców Styczniowych w Chrzanowie, jest na czwartym miejscu listy rezerwowej. Wartość tego zadania to jest około 4 miliony złotych. Zobaczymy. Wszystko wskazuje na tym, że jest możliwe, że otrzymamy tą dotację z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu zadań z listy tej głównej. No i w takim razie jeszcze w tym roku byśmy rozpoczęli te działania, ale to jeszcze oczywiście sprawa jest otwarta. Natomiast będziemy na pewno chcieli wyremontować część ulicy Pańskiej w Walinie z uwagi na to, że tam kończy się zadania związane z realizacją wiaduktu na linii kolejowej i te drogi ucierpiały. Tam w porozumieniu z PKP prawdopodobnie wykonamy sporą część remontu nawierzchni tej drogi, ale też będziemy wykonywać zadania projektowe, między innymi projekt przebudowy, rozbudowy i budowy nowych odcinków ulicy Wodzińskiej w Chrzanowie i ulicy Sikorskiego w Trzebinie. Czyli za wiele tych zmian na drogach nie będzie. To zadanie na Powstańców Styczniowych to było zadanie duże, ono nam jakby gro środków zablokowało, co nie oznacza, że mniejsze kwestie remontowe nie będą realizowane. Z takich właśnie remontów prawdopodobnie jeszcze kilka tematów drobnych się urodzi. Ulica Powstańców Styczniowych, co tam miało być wykonane? Na pewno nawierzchnia, bo ona jest w kiepskim stanie. Cała nawierzchnia, ale też i podbudowa. Jest też w planie budowa kawałki takiego ciągu pieszo-rowerowego tutaj od ulicy Stara Huta mniej więcej do zakładów mięsnych, troszeczkę nawet dalej. Cała infrastruktura około drogowa wraz z odwodnieniem, z rowami, z poboczami. No, dochodzą nam też zadania o charakterze jakby awaryjnych, które musimy wykonać. Ostatnio mamy taką sytuację w Ruszowicach na ulicy Strażackiej. Tam mamy pewien obiekt, który
którego stan techniczny jest kiepski. Będziemy musieli go prawdopodobnie wyremontować w trybie pilnym. Czy jest jakiś termin, kiedy spodziewacie się Państwo, że ta ostateczna decyzja w sprawie ulicy Powstańców Styczniowych może zapaść? W takich rozmowach kuluarowych mamy taką informację, że możemy się spodziewać tej decyzji w okolicach miesiąca lipca, sierpnia. My jesteśmy na dobrym czwartym miejscu, więc myślę, że jesteśmy tutaj w dobrej sytuacji i mamy naprawdę szansę otrzymać zadośćuczynienie. Nowe specjalistyczne urządzenia do diagnozowania pacjentów trafiły do Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie. Pieniądze na ich zakup przekazała gmina. To jest urządzenie, które służy dla diagnostyki schorzeń neurologicznych. Jest to urządzenie, jak to się mówi potocznie, dwa w jednym, czyli zarówno służy do diagnostyki schorzeń diagnozowanych przy pomocy badania EEG czy badania elektroencefalograficznego, a drugim elementem jest badanie EMG, czyli określenie możliwości wydolności mięśni, nerwów, czy są sprawne, czy są uszkodzone. Czyli z punktu widzenia diagnostyki ambulatoryjnej jest to urządzenie, które w sposób kompleksowy zabezpiecza w pełni diagnostykę zarówno schorzeń neurologicznych, centralnego, środkowego układu nerwowego, jak i również obwodowego. Jacy pacjenci tutaj przychodzą? Przychodzą pacjenci, którzy są kierowani do poradni neurologicznej i są pod nadzorem poradni neurologicznej i lekarz wtedy decyduje o pogłębieniu diagnostyki, czyli diagnostyka w tym momencie jest oparta o badanie EEG i EMG i lekarz zlecając leczenie ma możliwość również monitorowania, na ile powiedzmy leczenie w załóżmy sytuacji padaczki daje efekty, na ile te pewne zmiany w zakresie EEG ustępują, na ile się stabilizują, czy jest to zmiana o charakterze organicznym, czy innego pochodzenia. Około 10 lat temu jako gmina rozpoczynaliśmy pracę nad przekształceniem naszego SPZOZ-u, jakim było ZDLA, w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem gminy, właśnie po to, żeby ta spółka mogła bardziej elastycznie, szybciej reagować na te zmiany, które zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości. I myślę, że dzisiaj tak patrząc z perspektywy lat na tą sytuację, widząc ten budynek, zakończoną inwestycję właśnie przez spółkę, której gmina jest w 100% właścicielem, widać, że to miało sens, tak, że dzisiaj jesteśmy ten krok do przodu. Mamy bardzo nowoczesną przychodnię z bardzo nowoczesnym sprzętem. To jest aparat ultrasonograficzny dedykowany dla ginekologii i położnictwa w klasie bardzo wysokiej, klinicznej, jak to fachowcy określają, wyposażony w głowicę endowaginalną, głowicę konweksową i liniową z opcją pełnego kolorowego Dopplera, z pełną opcją diagnostyki w zakresie ginekologii i położnictwa o wysokiej dokładności, jak również o bardzo dobrej ergonomii pracy. Posiada dwa monitory, które są dość łatwo ustawialne. W sytuacji kobiety w ciąży jest możliwość, że w czasie badania kobieta widzi płód, bicie serca. To podnosi też powiedzmy pewną formę dobrego kontaktu między placówką, lekarzem a pacjentką. Bardzo się cieszę z tego, nie ukrywam, że powstała tutaj właśnie rehabilitacja dla dzieci, na czym mi szczególnie zależało. Także te najmłodsze dzieci już od kilku miesięcy będą mogły również uzyskać pełną pomoc i wsparcie w zakresie prawidłowego rozwoju właśnie tutaj w nowej przychodni ZDLA. Piękne otoczenie tej przychodni na osiedlu młodości też wpisało się w tą przestrzeń, bo tu jest mnóstwo nasadzeń, nowych drzew. To wszystko dopiero rozkwitnie, więc nie tylko sama przychodnia i to, co ma w środku, ale również jej otoczenie zyskało zupełnie nową jakość. A teraz dobra informacja dla wszystkich, którzy chcą przejść na emeryturę w najbliższym miesiącu. Od lat w Polsce system emerytalny miał problem. Emerytury w czerwcu były inaczej waloryzowane, przez co mniej korzystne. Tegoroczni czerwcowi emeryci nie stracą nawet kilkuset złotych. Osoby, które chcą złożyć wniosek o emeryturę w czerwcu, nie muszą w tym roku obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek. Dzięki postanowieniom tarczy antykryzysowej, jej trzeciej wersji, takie osoby mogą złożyć wniosek w czerwcu i będzie on przeliczany na takich samych zasadach jak w maju. W poprzednich latach było w ten sposób, że przyszli emeryci, którzy kończyli wiek emerytalny akurat w czerwcu, przeważnie wstrzymywali się ze złożeniem wniosku o emeryturę do lipca. W ten sposób co prawda traciły świadczenie za czerwiec, jednak ich emerytura wyliczona od lipca była zdecydowanie wyższa, korzystniejsza, różnica potrafiła
wynieść nawet 300 zł. W tym roku ci, którzy kończą wiek emerytalny w czerwcu, nie muszą czekać do lipca. Czy to oznacza, że przyszły emeryt powinien śpieszyć się z decyzją o przejściu na emeryturę? No niekoniecznie. Jest to oczywiście indywidualna decyzja każdej osoby związana z jej sytuacją życiową, ale pamiętajmy, im dłużej pracujemy, tym nasze świadczenie będzie wyższe. Przypomnę, że rok pracy dłużej to świadczenie wyższe o około 8%, czyli dłużej pracujemy, więcej składek wpływa na nasze indywidualne konto, więcej składek się tam gromadzi. Jednocześnie później przechodzimy na emeryturę, więc jej wypłata jest krótsza, przez co świadczenie zdecydowanie wzrasta. Przypomnę jeszcze, że z powodu pandemii przyszli emeryci nie muszą teraz składać wniosku o emeryturę, czyli w czasie epidemii lub w czasie stanu epidemicznego, mogą zrobić to nawet 30 dni po odwołaniu tych stanów. Tylko w oświadczeniu dołączonym do wniosku o emeryturę muszą wskazać okres, od którego emerytura powinna zostać przyznana. Ostatni weekend maja to już tradycyjnie czas Dni Chrzanowa. Oprócz koncertów, wydarzeń artystycznych i zabaw, Chrzanów odwiedzają przedstawiciele miast partnerskich. W tym roku, ze względu na pandemię, spotkania te nie odbędą się, co nie oznacza, że nasi zagraniczni przyjaciele o nas zapomnieli. Tisztelt lengyel barátaink, kedves Chrzanovi lakosság! A többi évtizedes együttműködés, a közösen megélt programok valódi testvérvárosi közösségé formáltak minket. A koronavírus járvány azonban megnehezítette mindennapjainkat. Megváltoztatta szokásainkat, ünnepeinket. A barátság, ami összeköti a két települést, továbbra is meg kell, hogy maradjon. Ennek a barátságnak a fenntartásához kívánok én Chrzanov lakosságának jó egészséget, kitartást és türelmet, bízva a mielőbbi viszontlátásba üdvözlöm Chrzanov város közösségét. Pierwszy tydzień zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas 1-3 za nami. W szkołach gminy Chrzanów nie cieszą się one dużym zainteresowaniem. W sumie zgłosiło się kilkudziesięciu uczniów, ale są również takie szkoły, które wciąż stoją puste. Szkoły zostały przygotowane, procedury zostały przez dyrektorów opracowane, przyjęcia dzieci. Natomiast na dzień dzisiejszy z informacji od dyrektorów szkół wynika, że tylko 21 dzieci przyszło do szkół, do szkoły podstawowej numer 3, do szkoły podstawowej w Balinie, Luszowicach i w Płazie nie pojawiło się żadne dziecko. Z czego to wynika? Myślę, że rodzice dalej obawiają się tej sytuacji, dalej funkcjonuje zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Myślę, że to jest główny argument, że nie ma dzieci. Od 25 maja częściowo uruchamiamy zajęcia w szkole. Są to właśnie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 oraz konsultacje dla uczniów klas 8, w szczególności w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych. W przypadku naszej szkoły mamy zgłoszenia 3 uczniów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Na konsultacje uczniowie postanowili, aby były realizowane w formie dotychczasowej, czyli zajęcia online. Czyli na tyle to zdalne nauczanie już weszło w krew, że nie chcą tu nic zmieniać. Odpowiada im ta forma. Myślę, że troszeczkę ostrożnie jeszcze podchodzą uczniowie i rodzice do tego powrotu do szkoły. Traktujemy to na zasadzie takiej, że po prostu zajęcia opiekuńcze realizowane są dla uczniów, którzy nie mogą mieć tej opieki zapewnionej przez rodziców, ponieważ lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się nadal. Czyli uczniowie przebywający na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nadal realizują właśnie w szkole wtedy te zajęcia zdalne. Jeżeli to jest trójka uczniów, niekoniecznie z tych samych klas pewnie, czy to jest tak, że właściwie indywidualnie mają zajęcia?
Tak to się odbywa. Wykorzystujemy materiały dydaktyczne przesyłane przez nauczycieli. Dajemy też możliwość uczestnictwa w zajęciach online, które prowadzą nauczyciele klas 1-3. Rodzice uczniów tych klas 1-3 tak na razie z pewną dozą nieśmiałości podchodzą do tego powrotu do szkoły. A jak sytuacja wygląda teraz po tygodniu działania w przedszkolach? Na dzień dzisiejszy mamy 137 dzieci w przedszkolach, 26 dzieci w żłobku i ta sytuacja ma tendencję wzrostową. Czyli po tym pierwszym momencie, kiedy na rodziców niewielu zdecydowało się na to, by posłać dziecko, powoli coraz więcej musi może podejmować takie decyzje. Myślę, że tak, bo są to decyzje na pewno powrotu do pracy przez rodziców i niemożności zapewnienia opieki dziecku i w tym momencie, rodzic nie mając wyjścia, musi dziecko zapisać do przedszkola, ale myślę również, że po tym tygodniu pracy, jeżeli rodzic zobaczył, że te warunki dla dziecka są zapewnione, są bezpieczne, bo rzeczywiście dyrektorzy i nauczyciele dużo włożyli wysiłku, żeby zapewnić te warunki bezpieczeństwa, doszli do wniosku, że poślą dzieci do przedszkola. Znacznie większym zainteresowaniem cieszą się konsultacje dydaktyczne dla uczniów wyższych klas, szczególnie ósmych. I kolejne informacje. Nie spotkali się już od ponad 2 miesięcy i tęsknią. Nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej nr 1 postanowili przygotować dla swoich uczniów prezent z okazji Dnia Dziecka. Powstała wyjątkowa prezentacja opracowana przez Annę Zielonkę i Tomasza Brzuskę. Nauczyciele dzieciom. Ponieważ nie ma dzieci w szkole, tęsknimy bardzo za nimi. Dzieci tęsknią za nami, nie widzą nauczycieli, nie widzą pań z sekretariatu, z obsługi, więc żebyśmy po prostu mogli się w ten sposób z nimi spotkać, zaplanowałyśmy właśnie dla nich taki filmik, taki prezent z okazji Dnia Dziecka i stworzyłyśmy taką prezentację, w której nauczyciele przesyłali swoje zdjęcia z podpisami, my życzenia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Wszyscy nauczyciele bardzo pozytywnie podeszli do naszego pomysłu. Chętnie przesyłali swoje zdjęcia, z czasów zdalnego nauczania, ale również z czasów swoich jakichś wypraw, żeby dzieciakom po prostu czas umilić. Również pracownicy administracji, obsługi, również zdjęcia przesłali bardzo chętnie. Premiera tego filmiku odbędzie się na Facebooku naszej szkoły, a także dzięki uprzejmości HTL-u na Facebooku Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej, za co bardzo serdecznie dziękujemy. 1 czerwca. 1 czerwca w poniedziałek, właśnie z okazji Dnia Dziecka. Oczywiście chcielibyśmy złożyć te życzenia personalnie, twarzą w twarz, natomiast teraz w okresie zdalnego nauczania stwierdziliśmy, że taki filmik będzie bardzo fajny dla uczniów. Są w muzealnych zbiorach eksponaty, które kiedyś były przedmiotami codziennego użytku, a dziś zostały zastąpione nowoczesnymi i zaawansowanymi technologicznie urządzeniami. Jednym z takich zabytków w Chrzanowskim Muzeum jest młynek, który opowiada historię sprzed około 100 lat. Chciałam dzisiaj Państwu pokazać przedmiot codziennego użytku, który znajduje się w naszym muzeum. Rzecz zwykła, która stała się eksponatem. To jest właśnie ten młynek. Do czegoż służył młynek? Ten młynek służył do mielenia kawy. Kawa, napój, który dzisiaj jest bardzo popularny. Znany jest w Europie od XVI wieku. Już w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą kawę znali Etiopczycy, stamtąd się właśnie ona wywodzi. Ale spożywali ją gotowaną z masłem i z solą. Do Europy dotarła oczywiście w XVI wieku za pośrednictwem Turków. Z tego też powodu uważana była za dzieło szatana. Dopiero wypowiedź Klemensa VIII spowodowała popularność tego napoju. Pierwsze kawiarnie pojawiły się w Anglii na początku XVII wieku. Nieco dłużej trwało rozpowszechnienie tego napoju w innych częściach Europy. W roku 1683 powstała pierwsza kawiarnia w Wiedniu. Założył ją Polak Jan Kulczycki.
Wykorzystał do tego ziarna, które pozostawili uciekający Turcy po Bitwie Wiedeńskiej. W Polsce ogromnym miłośnikiem kawy był sam król Jan III Sobieski i Bogdan Chmielnicki. Napój ten zyskiwał coraz większą rzeszę zwolenników. W XVIII wieku to właśnie kawa polska, mocna, parzona, z dodatkiem mleka, słodkiej śmietanki i cukru stała się bardzo popularna, aż tak, że cudzoziemcy uważali ją za rarytas na równi z polskim chlebem. W XIX wieku kawa zagościła na stałe w polskich domach. Tylko napić się wtedy kawy dobrej wcale nie było łatwo. Nie wystarczyło mieć ziaren, ponieważ ziarna kupowano surowe i należało je najpierw w domu wyprażyć. Niestety efekt tego prażenia nie zawsze dawał oczekiwane rezultaty. Dlatego w domach szlacheckich zatrudniano specjalne służące, tak zwane kawiarki, których zadaniem było przygotowanie właśnie kawy i podanie państwu. Innym wyjściem z tej sytuacji było odwiedzenie kawiar. Dopiero w latach 80. XIX wieku powstała w Warszawie pierwsza palarnia i można było kawę paloną kupić. No ale właśnie, należało ją przynieść do domu i rozdrobnić przed zaparzeniem, do czego służył właśnie taki młynek. Jak działał młynek? Młynki do dzisiaj można spotkać oczywiście w naszych domach. Są one zdecydowanie bardziej nowoczesne. To jest młynek ręczny. Mielenie polega na tym, że ziarno sypie się do górnej części, ono wpada w śrubę, która tam jest zamocowana. Śruba, kiedy kręcimy rączką, obraca się i przesuwa ziarna w głąb do tulei. Odległość między śrubą a tuleją zmniejsza się, ziarna są rozdrabniane, wpadają do szufladki u dołu młynka i stamtąd możemy już wyciągnąć zmielone ziarna i oczywiście je zaparzyć. Ja pamiętam jeszcze w swoim domu rodzinnym był taki młynek, w którym kawę mielono. Oczywiście towarzyszył temu charakterystyczny dźwięk, taki chrobot mielenia ziaren kawy i już wtedy piękny zapach. Warto powiedzieć, że w okresie PRL-u kawa była rarytasem. Stała się też takim narzędziem łapówki. Jeżeli chciano coś załatwić albo komuś za coś podziękować, to mile widziana była tutaj kawa. Dzisiaj możemy swobodnie iść do sklepu i kupić kawę czy mieloną, czy właśnie ziarnistą, no albo pewien substrat, czyli kawę rozpuszczalną. Współcześnie nawet jeżeli kupimy kawę ziarnistą, nasze ekspresy do parzenia kawy potrafią same je zmielić. Ale jeszcze nie tak dawno do tej czynności wykorzystywano takie ręczne młynki. W dłuższej przerwie wracamy do naszej ulicznej sondy. Gdyby nie pandemia, podczas tego weekendu bawilibyśmy się na Dniach Chrzanowa. I właśnie o to, czy mieszkańcom naszego miasta brakuje koncertów, imprez i otwartego kina, pytała Izabela Kramarz. Z powodu koronawirusa zostały odwołane wystawy, koncerty oraz premiery filmowe. Osobiście bardzo tęsknię za rozrywką i filmem na dużym ekranie. A czy chrzanowianie również? Zapytam już za chwilę. Czy tęskni Pan za masowymi imprezami typu Dni Chrzanowa? Raczej tak. Brakuje, no ale cóż na to poradzić. Przyszła epidemia i musimy się z tym pogodzić. Przyznam się szczerze, że nie przepadam za takimi imprezami, więc nie tęsknię za nimi w ogóle. Tak, tak. Brakuje. A czego najbardziej? No spotkania z ludźmi w takim momencie, takie imprezy kulturalne, jakieś tam występy zespołów. To jest przyjemne, to jest fajne, miłe. W okresie letnim tego brakuje. Przydałoby się zawsze jakaś odskocznia od takiej codzienności i zawsze to jest zawsze wesołe, prawda? A za czym najbardziej? No jakimiś fajnymi występami. No stragany to już mniej, ale jakieś fajne występy, a przy okazji zawsze dla dzieci jest coś ciekawego, które i tak się teraz nudzą, więc trzeba po prostu im jakoś ten czas zorganizować, a przy Dniach Chrzanowa zawsze jakieś fajne imprezki były. I dla dzieci, i dla dorosłych. Nie. A dlaczego nie? Bo nigdy nie byłem. Tak, oczywiście. Za czym najbardziej? Za muzyką, za rozrywką, za tą atmosferą, która panuje w tym czasie. Raczej nie. A dlaczego nie? Ja akurat mieszkam blisko placu i troszkę to jest uciążliwe ze względu na zachowanie się
co niektórych. Pewnie. Za czym najbardziej? Za zabawą ogólnie. No, czego brakuje? No tego luzu, tego, że można iść gdzieś, posiąść, porozmawiać. No są ograniczenia takie, no nie? Mimo, że od soboty już tam trochę będzie mniej tych ograniczeń jeszcze, no nie? A klubowe koncerty? Też obawa? Klubowe są w małych przestrzeniach. I to niestety, to bym się jeszcze obawiał iść na takie... Niestety dosyć jeszcze długo chyba raczej. Na jakąkolwiek imprezę typu, nie wiem, jakiś koncert na przykład przyszłaby się pani? Nie, chętnie, tak, tak. Nie obawiałaby się pani koronawirusa? A w tym czasie? To raczej tak. Gdyby otwarli kina, to wybrałaby się pani na seans filmowy? Tak. Oczywiście, jak najbardziej. Ale mamy nadzieję, że otworzą niedługo, bo tak mówił premier dzisiaj, słuchałam, że otworzą niebawem. Szczerze mówiąc, jeszcze nie. Jeszcze miałbym obawy w takiej zamkniętej przestrzeni. Czy czułbym się nie czułbym się bezpiecznie. Nawet gdyby były zachowane środki ostrożności? Środki ostrożności mam na myśli klimatyzacja, filtry w klimatyzacji. Wtedy może prędzej. Wolę spacer, wolę wyjść na rower niż takie coś. W obecnej nie bardzo. Nie bardzo z tego względu, że ja jestem po zawale i po dwóch operacjach na serce, więc ja się też boję. Obawy są troszkę większe jak inni na tym, nie? A jaki repertuar najchętniej by pani obejrzała? Coś wesołego, bo tego smutku już tyle jest od marca, to już jest długo, no nie? Jeżeli film by mnie zainteresował, to dlaczego nie? Czyli koronawirus tutaj nam nie straszny, tak? To znaczy, no nie dajmy się zwariować. No trzeba jakieś zasady bezpieczeństwa zachować, ale no bez szaleństwa znowu. Ja z utęsknieniem czekam na powrót do normalności. I mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy się na jakiejś fajnej imprezie w Domu Kultury. Opuszczony młyn w Żarkach wydawał się być łatwym celem dla dwóch mężczyzn. I pewnie cała akcja potoczyłaby się zgodnie z planem, gdyby nie jeden mały szczegół. Włamywacze nie mogli odjechać z miejsca przestępstwa, bo zgubili kluczyki do samochodu. Ubiegłą sobotę dyżurny komisariatu w Libiążu otrzymał zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa bądź przestępstwa włamania się do wodnego młyna, który znajduje się w miejscowości Żarki. Policjanci natychmiast udali się pod wskazane miejsce, gdzie zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 34 i 37 lat, którzy do miejsca, czyli do tego młyna, podjechali w godzinach porannych samochodem dostawczym, ukryli go w taki sposób, że nie był on widoczny z drogi głównej. Następnie poprzez wyłamanie drzwi drewnianych usiłowali dostać się do środka. Nie wiemy, czy weszli do środka ci mężczyźni, czy nie weszli. W każdym bądź razie na pewno ich coś spłoszyło. Najprawdopodobniej tak, ponieważ próbowali oni natychmiast się oddalić. Jednakże no niestety zgubiło ich własne roztargnienie, bo prawdopodobnie przed dokonaniem włamania się do młyna zagubili kluczyki i poszukując tych kluczyków nie mogli oddalić się w takim tempie, jakby chcieli. Policjanci zatrzymali ich na gorącym uczynku. Zostali oni zatrzymani, przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Obaj mężczyźni po nocy spędzonej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych chrzanowskiej komendy usłyszeli zarzut usiłowania włamania, za co grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto starszy z mężczyzn usłyszał jeszcze zarzut posiadania środków odurzających. W ciągu 2 miesięcy dokonał szeregu przestępstw. Mowa o 29-letnim Libiążaninie, który w minionym tygodniu trafił w ręce policji. Za grożenie nożem i próby wyłudzenia pieniędzy może trafić do więzienia nawet na 12 lat. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Komisariatu Policji w Libiążu zatrzymali mieszkańca powiatu chrzanowskiego, który przez okres 2 miesięcy popełniał szereg przestępstw w stosunku do innego mężczyzny. Cała akcja zaczęła się w marcu na przystanku autobusowym w Libiążu, gdzie sprawca przy użyciu przemocy i groźby pozbawienia życia zmusił pokrzywdzonego do wejścia do jego samochodu, po czym nadal mu grożąc pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, zawiózł go do swojego miejsca
miejsca zamieszkania. Tutaj w miejscu zamieszkania, nadal grożąc mu, próbował zmusić pokrzywdzonego do podpisania również niekorzystnej umowy pieniędzy w kwocie około 10 tysięcy oraz spłaty to w 5 ratach. Ponadto, grożąc temu mężczyźnie w miejscu zamieszkania, sprawca zabrał mu jeszcze 400 zł. Policjanci komisariatu w Libiążu podczas czynności operacyjnych w dniu zatrzymania 29-latka ujawnili również w jego miejscu zamieszkania znaczne ilości substancji psychoaktywnych w postaci amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych tutejszej naszej chrzanowskiej komendy. Następnego dnia doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał 4 zarzuty. Sąd zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawcy grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Wilki, Lemon, Gromi, Baranowski i Ania Dąbrowska. To był pewny skład na tegoroczne Dni Chrzanowa. Jednak wirus pokrzyżował plany i nie pozostaje nam nic więcej, jak zabrać Państwa w podróż w czasie do roku 2000 i pokazać, jak wtedy bawili się mieszkańcy podczas święta miasta. Jakie atrakcje najbardziej Ci się podobają na Dniach Chrzanowa? No w sumie dopiero przyszłam, ale z tego co widzę, no to chyba będzie makijaż. Dzisiaj jest gratis i manikuru pani Marty z salonu. Właśnie widać, że masz piękne paznokcie. Dziękuję, właśnie powiedziałam, że chcę jakieś pierdołki mi zrobiła. Czy to są najnowsze tendencje? Tak, chyba z tego co wiem, to tak, bo widzę właśnie, że dwukolorowe paznokcie z jakimiś dodatkami się cieszą najbardziej. Jaki koncert będziesz oglądać? Na który czekasz? W sumie na który czekam? Zawsze się dobrze bawię na Dniach Chrzanowa, no może na Kukiza. Ale w sumie na Biesiadę to też się będę, na Biesiadzie będę dobrze bawić, bo wszyscy tak, ludzie starsi przyjdą, żeby zobaczyć, nie żeby tylko młodzież się bawiła. No i zawsze mile wspominam wszystkie koncerty, jakie to są. Na co czekacie? Na jakie imprezy tegoroczne? A, to może pytanie do pani, bo... Może najjutrzejszy koncert Pawła Kukiza i Piersi. No, to jest najważniejsze. To jest najważniejszy chyba z tego wszystkiego. Uważacie, że to będzie najlepszy? To będzie hit tegorocznych Dni Chrzanowa? No, raczej tak. Tak, no, objęcie tak, całe Dni Chrzanowa. Wszyscy na to chyba czekają. Przynajmniej młodzi ludzie, ja nie wiem jak starsi. A gdyby nie było jego, to kto mógłby zaśpiewać, żebyście byli zadowoleni? O, ja bym miał dużo życzeń. Kult na przykład. To obojętnie, naprawdę. Jakiś bardzo znany zespół polski. Przychodzicie co roku na taką imprezę? No, jesteśmy mieszkańcami w końcu, no co można zrobić? Przychodzimy. Jak się bawicie na Dniach Chrzanowa? W sumie dopiero przyszłam, ale dobrze, co roku chodzimy, nie narzekamy. To powinien być dłużej te Dni Chrzanowa, przynajmniej z tydzień czasu powinny być. Czy jest to dobry sposób na spędzenie wolnych dni? Tak, uważam, że tak. Nie trzeba się uczyć ani pracować? No myślę, że nie. Lepiej przyjść i się lepiej rozerwać niż siedzieć w książkach i czytam takich rzeczy. Bardzo podobał się publiczności zespół 2G and Voice, który przypomniał największe światowe przeboje muzyczne lat 60. i 70.
Ania prosić do Trzanowskiej Telewizji Lokalnej. Jak się Państwo bawicie? Wspaniale. Przychodzicie co roku na Dni Chrzanowa? No raczej tak, jak jest ku temu okazja, to zawsze przychodzimy. A co w tym roku będzie największą atrakcją, Waszym zdaniem? No czekamy na Kukisa. Pawła Kukiza nie trzeba nikomu przedstawiać. Proszę Państwa, za chwilę wystąpi na scenie i zaśpiewa swoje największe przeboje, taką mamy nadzieję. Chciałem wiem, że to będą przeboje, no kilka przeboi będzie, ale zaśpiewamy też, zagramy parę piosenek z najnowszej płyty. Powiedzmy o tej najnowszej płycie, czym się różni od wcześniejszych? No właściwie niczym się nie różni, opisuje kretynizmy, takie spotykające ludzi na co dzień, obłudę władzy, korupcję w Polsce, nieskuteczność policji, brak bezpieczeństwa. No to opisuje to, co opisał Bank Światowy w swoim raporcie, czyli to, że Polska jest na pierwszym miejscu na świecie, jeśli chodzi o korupcję i tak dalej. Mówi też o tym m.in. ta płyta, że w Polsce można zawetować ustawę za 600 tysięcy do 3 milionów dolarów, tyle to kosztuje. I o tym, że żyjemy w Polandzie, w Polanda, tak sobie nazwałem ten kraj. Tyle. Chciałam zapytać, występował Pan już na scenie chrzanowskiej wcześniej. Jaka jest publiczność? Publiczność? Nie Pani, no, znaczy, powinienem teraz być bardzo miły i uprzejmy i powiedzieć, że publiczność chrzanowska jest najlepsza na świecie i tak dalej. Oczywiście tak, ale raczej mamy wszędzie publiczność, która nas przyjmuje dosyć dobrze, dlatego że publiczność kochamy, bo to są moi ziomkowie, moi rodacy, no i tyle. Publiczność jest wszędzie chyba taka sama. Natomiast tutaj grałem zupełnie inny repertuar, ponieważ grałem tutaj razem, był taki spektakl Kasi Gertner, Pozłacany Warkosz, to były piosenki, nowo zaaranżowane piosenki ludowe, śląskie, tyle. Czy jest szansa, że zobaczymy Pana w najbliższym czasie, na przykład w jakimś filmie? Prawdopodobnie październik, listopad, grudzień będziemy, prawdopodobnie w tym czasie będziemy robili wtorek, czyli drugą część poniedziałku z Witkiem Adamkiem i z Bolcem z Krakowa. Proszę zdradzić, jakie są plany na najbliższą przyszłość? Na najbliższą? Zagrać ten koncert, położyć się spać, a jutro do Warszawy. A troszeczkę dalszą, to znaczy chodzi mi o najbliższe miesiące. No wie Pani, no, praca twórcza tak naprawdę w moim przypadku to są miesiące takie jesienno-zimowe, kiedy siedzę w domu, siedzę w swojej piwnicy, w swoim studio i pracuję nad nową płytą. Natomiast w tej chwili jest to raczej praca odtwórcza, czyli granie koncertów i granie tego, na czym się pracowało wcześniej. Ogromną atrakcją był wyczekiwany z niecierpliwością, głównie przez młodszą część widowni, koncert Pawła Kukiza i zespołu Piersi, który jak zwykle nie zawiódł oczekiwań, a entuzjazm widowni sięgał zenitu podczas największych przebojów zespołu i jego niekonwencjonalnego solisty.
A teraz przeniesiemy Państwa zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. 1 czerwca to święto naszych najmłodszych. Z tej okazji ponad 2 dekady temu Chrzanów zorganizował spektakularny Dzień Dziecka. Osoby, które w nim uczestniczyły, prosimy o zamieszczenie komentarza na naszym profilu facebookowym, który to był rok i gdzie odbywała się ta impreza. Jest straszne nam wichry i burze, niegroźne nam deszcze ulewne, nie pochłoną nas bagna, kałuże. Nasze peleryny są pewne. Jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy normalni, jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy. Nie straszne nam lata płynące, nie groźne nam mowy wylewne, nie straszne nam peleryny są pewne. Jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy normalni, jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy normalni, jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy normalni, jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy. Jesteśmy normalni.
normalni, jesteśmy nieprzemakalni. Jesteśmy normalni, jesteśmy nieprzemakalni. Jesteśmy normalni, jesteśmy nieprzemakalni. Jesteśmy. Woo! Dzięki serdeczne. Cześć! Moi drodzy, moi kochani, nie wiem, czy pamiętacie, jak mam na imię? Bardzo ładnie mam na imię. Słuchajcie, mam tutaj szereg nagród. I mam pytanie, czy jest na sali dziecko policjanta? Ty jesteś dzieckiem policjanta? No to co mi się tutaj? Gdzie jest dziecko policjanta? Ty? Proszę bardzo, masz samochód dla policji. Ponieważ polska policja nie ma samochodu, to teraz masz samochód. Proszę. Moi drodzy, nie chodźcie tu do przodu, naprawdę idźcie do tyłu. Natomiast mam do was pytanie, czy lubicie latać samolotami? No to uwaga, opuszczamy ręce. Proszę bardzo, łapiemy. Nie zróbcie sobie krzywdy! Nie podchodzić blisko sceny, ci z bliska nie dostaną. Proszę bardzo, proszę bardzo. Latają samoloty. Dużo samolotów. I tam lecą. I tam lecą samoloty. Dużo samolotów. Poezja odnalazła mnie po latach, weszła w moje życie i bardzo je zmieniła. Tak pisała o sobie Danuta Zimoląg. Mija 20 lat od jej śmierci, jednak wiersze i wspomnienia przyjaciół oraz najbliższych nie pozwalają zapomnieć o poetce z Płazy. Jesteśmy przed Domem Kultury. Tutaj właśnie w tym ośrodku od 37 lat działa grupa twórcza Cumulus. To właśnie do grupy twórczej Cumulus w 1989 roku przyszła Danuta Zimoląg, nowa, dobrze zapowiadająca się poetka. W 1994 roku ukazał się pierwszy tomik Danusi Przystanek na wzgórzu. Rok później, w 1995 roku, ukazał się już drugi tomik wierszy Danuty Zimoląg Dzwon w głębi. Wcześniej już pisała jako dziecko, ale to nie było gdzieś upubliczniane. Tak jakby dla siebie coś pisała, natomiast bardzo lubiła czytać, a szczególnie poezję i to ją chyba zainspirowało, gdy tutaj poznała ludzi z Cumulusa, automatycznie zaczęła współpracę z nimi. Chyba spotkała się pierwsze z panią Lucyną Szubel. Pierwszy wyjazd był do Żywca i tam prezentowała przede wszystkim pani Lucyna swoje wiersze, było spotkanie i między innymi małżonka swoje też prezentowała. Wszystkie wiersze Danusi, tak mówimy Danusia wszyscy, nie Danuta, tylko Danusia, wszystkie wiersze są takie nostalgiczne, przemyślenie, a powodują, że człowiek głębiej myśli, co to autor napisał, refleksyjne. Danusia była osobą, która mało mówiła, a więcej słuchała. Widać było w niej takie skupienie, obserwacje i to potem przelewała na papier. Pisała nawet takie wierszyki okazjonalne,
z okazji imienin, dla mnie czy dla męża. Poznaliśmy się po przyjeździe Danusi do Płazy, po przeprowadzeniu się z rodziną. Z mężem Danusi Stanisławem znaliśmy się od zawsze. I Danusia została przyjęta do grona dobrych znajomych rodziny. Spędzaliśmy wspólnie uroczystości rodzinne, typu urodziny dzieci, imieniny. A podobało się jej w Płazie? Tak, tak. Podobało jej się tutaj. Głównie właśnie urozmaicenie krajobrazu, gdyż pochodziła z równinnych terenów. Poznawać chciała różne historie, ludzi. Pisała o lokalnych jakichś zabytkach, zdarzeniach, osobach, które miała na myśli. Po rozmowie z nią rozszyfrowywała, co ją natchnęło do napisania danego wiersza. Na wierszu ważka przysiadła, sama w strofę zmieniona. Wiatr usta zamknął ze zdziwienia. Odleciała. Szukała nowych wrażeń, skrzydłem kradnąc błękit. Kiedy przyszła po raz pierwszy do biblioteki jako czytelniczka, już ją bardzo polubiłam. Okazała się osobą ciepłą, miłą i praktykującą poetką. Kiedy przyniosła pierwszy tomik, nie własny, to była zbiorowa praca i to był almanach poezji religijnej, w której Danusia właśnie zaistniała i przyniosła mi ten tomik, z dedykacją podarowała. I zaczęliśmy rozmawiać o poezji. Kolejny taki gest ze strony Danusi to, kiedy przyniosła już tomik z własnej poezji Przystanek na wzgórzu. I wtedy się zaczęły właśnie spotkania tutaj z nią. Wtedy były bardzo skromne warunki lokalowe. Niemniej jednak przyszły młodzi mieszkańcy Płazy, uczniowie szkoły podstawowej. Bardzo spotkanie się spodobało, było wiele pytań, rozmów. Danusia umiała właśnie zainteresować młode osoby tą formą przekazywania uczuć i spojrzenia na świat. Na pewno sięgają po nią starsze osoby, ale młodzież również. Organizujemy różnego typu spotkania, również właśnie spotkania z poezją. Spotkanie, takie wspomnienia o Danusi, przygotowaliśmy podczas 50-lecia obchodów istnienia naszej filii w Płazie. I takie spotkanie poświęcone pamięci Danusi było jedną z ważnych imprez towarzyszących. To spotkanie nosiło tytuł Dotyk Światła. I przybyli na to spotkanie przyjaciele poeci grupy twórczej Cumulus, rodzina, przyjaciele z Płazy oraz wielbiciele poezji Danusi. Kolejne spotkanie było poświęcone również Danusi, to było 10-lecie, ale wtedy jeszcze wspomnieliśmy inne osoby, które ważne były dla naszej społeczności. W tym roku planowaliśmy, no niestety okoliczności spowodowały, że nie możemy w takiej formie, jaką zaplanowaliśmy, przeprowadzić tego spotkania. Kiedy spotkaliśmy się z Danusią, kiedy pokazałeś jej tomiki, tłumaczyła mi niektóre jej wiersze, bo ta poezja jest trudna. Gdyby żyła, gdyby pisała, znalazłaby się w antologii polskich poetów współczesnych, bo tak jej recenzenci wysoko oceniali jej twórczość. Jeden z wierszy, które poświęciła Płazie, to właśnie Kapliczka Świętej Rozalii. Jest biała kapliczka przydrożna, przy trakcie w zbocze wtulona, w niej figurka świętej Rozalii, w błękity nieba wpatrzona. Skromne obrała mieszkanie pod Palermo w groty ascezie, a w Płazie kładą bukiety, ludzie ufają jej szczerze. Ogromną zawsze i tarczą była w pomoru zarazy chwilach trwożnych. Bóg ją swą sługą miłą uczynił, mieszkanką nieba i kaplic przydrożnych. W stokrotkach i różach święta trwa, z płomiennych serc modlitwa płynie. Święta Rozalia, dobrodziejka,
w pokoleń myśl nie zaginie. Jest biała kapliczka przydrożna, przy trakcie w zbocze wtulona. W niej figurka świętej Rozalii, w błękity nieba wpatrzona. Pamiętam, kiedy ten ostatni wieczór na jesieni poetycki w Domu Kultury cichym głosem czytała te swoje wiersze. Były tak pięknie właśnie, ten wieczór był tak piękny, Danusia wyglądała pięknie. I niedługo potem już odeszła, bo potem już w maju za pół roku zgasło jej życie. Znawcy poezji podkreślali wysoki warsztat poetycki tej twórczości i między innymi Bogusław Żurakowski pisał tak. Miłośnik poezji w lekturze tych wierszy znajdzie radość mądrego współtworzenia świata wartości. Coraz bliżej światła, Danucie Zimoląg. Coraz bardziej przypominam ćmę. Klosz światła wabi, z płomykiem tańczę. Moje skrzydła coraz bledsze, coraz bliżej światła obracam głowę. Coraz bliżej cienia zostawiam wszystko. Danusia pozostaje w naszej pamięci, a to ostatnie spotkanie z nią przepięknie opisuje Lucyna Szubel. W dniu pogrzebu padał ogromny deszcz, ulewa. Wielkie krople uderzały w wieko trumny. Wszyscy byli zmoknięci do suchej nitki. Nad trumną, na cmentarzu w Płazie, żegnałam Danusię zdławionym głosem. Odeszła. Jeszcze łomot mokrych brył i kopczyk ziemi. Odeszła, ale zostawiła po sobie strofy wierszy. Ślad swoich stóp na tej ziemi. Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na lokalnym sporcie. Zawodnicy wszystkich dyscyplin mieli przymusową przerwę od treningów, a drużyny przedwcześnie zakończyły sezony ligowe. MTS Chrzanów, czyli drużyna na najwyższym w powiecie szczeblu rozgrywek ligowych, ma do tego jeszcze problemy ze sponsorami.
Mimo to zawodnicy wrócili do treningów i liczą, że w nowym sezonie będą mogli reprezentować Chrzanów na parkietach pierwszej ligi piłki ręcznej. Nieoczekiwanie sezon zakończył się wcześniej niż był planowany. Mieliśmy grać do maja, no natomiast sezon zakończył się wcześniej. Zajęliśmy miejsce w środku tabeli, praktycznie na siódmym miejscu. Myślę, że po rozegraniu do końca sezonu można by było się pokusić o oczko wyżej na szóstym. Zawodnicy w przerwie spowodowanej tym koronawirusem trenowali indywidualnie, mieli zalecenia tak, aby nie wypaść z formy, także no myślę, że każdy sumiennie do tego podchodził. Spotykamy się już na hali, ponieważ przepisy umożliwiły nam treningi już w większej grupie na hali sportowej, dlatego planujemy roztrenowanie, rozruszanie się, żeby za długiej tej przerwy nie było. Myślę, że do końca czerwca będziemy trenować na własnych obiektach, później miesiąc przerwy i zawodnicy wrócą pod koniec lipca na treningi już pełną mocą. Na razie trenujemy tylko w chrzanowskim składzie. Od przyszłego tygodnia myślę, że zawodnicy przyjezdni też już będą. Obawy są zawsze, natomiast no, staramy się przestrzegać wytycznych i jakoś każdy na pewno przywykł do tego. Na początku była panika, jakoś z tym trzeba żyć i trenować. Do 19 czerwca zespoły mają się zgłaszać chęć uczestnictwa w lidze i dopiero podejrzewam, że wtedy Związek Piłki Ręcznej będzie decydował, jak będzie ta liga wyglądała, jaki będzie miała kształt, ile zespołów. Także na dzień dzisiejszy trudno coś spekulować na ten temat. Wiadomo, że dużo klubów może mieć problemy finansowe. Nie ukrywam, że MTS Chrzanów również boryka się z takimi kłopotami finansowymi. Jest problem ze sponsorami, zawsze był, natomiast no teraz sytuacja jest dramatyczna. Zobaczymy, no, jak długo wytrzymamy finansowo. No, bez wsparcia no, może być nie do przeskoczenia temat. I zaczynamy zaproszeniem od MOKSiR-u, Chrzanowskiego Muzeum i Biblioteki. Od środy w internecie trwa kulturalny Dzień Dziecka w Mieście. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna, jak i Muzeum w Chrzanowie serdecznie zapraszają wszystkie dzieciaki na Kulturalny Dzień Dziecka. W tym roku niestety nie możemy z Wami się spotkać osobiście, ale zapraszamy Was online. Przygotowaliśmy dla Was dużo wydarzeń, a szczegóły zobaczycie na naszych stronach internetowych. My jesteśmy właśnie na planie specjalnego odcinka Nówki Sztuki właśnie z okazji Dnia Dziecka. Już niebawem będziecie go mogli zobaczyć na stronie internetowej MOKSiR. Serdecznie zapraszamy! Teraz niestety zła wiadomość dla najmłodszych artystów z całej Polski. Festiwal Tańca i Piosenki, czyli Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna, w tym roku nie wyjedzie na tory. Tu maszyniści Ogólnopolskiego Festiwalu Integracyjnego Tańca i Piosenki Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna. Mamy dla Was informacje. Kochani, w trosce o Wasze bezpieczeństwo i komfort postanowiliśmy, że tegoroczna edycja, 15. edycja festiwalu odbędzie się 9, 10 i 11 kwietnia. To jest jubileuszowa edycja i chcemy, żeby była naprawdę niezwykła i wyjątkowa. Chcemy dać Wam również więcej czasu na to, abyście się mogli do tego festiwalu dobrze przygotować i spotkać się z nami, bo my już na to spotkanie nie możemy się doczekać. Zatem zaglądajcie na stronę www.moksir.chrzanów.pl oraz na nasz profil facebookowy. Zapraszamy Was w kwietniu przyszłego roku. Pozdrawiamy! Chłodny maj, dobry urodzaj, głosi ludowe porzekadło. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo w mijającym miesiącu pogoda nie rozpieszczała. Ale zanim o tym, jaka pogoda przywita nas w czerwcu, proszę zobaczyć, co jeszcze w maju udało się zarejestrować naszej kamerze na jednym z chrzanowskich osiedli.
piątek przyniesie na obszar całego powiatu częściowe zachmurzenie wraz z przelotnymi opadami deszczu. Jak na koniec maja będzie niezbyt ciepło. Słupki rtęci w całym powiecie nie przekroczą 16 kreski na termometrach. W nocy spadek temperatury do 7 stopni Celsjusza. W sobotę niewiele się zmieni. Przelotne opady praktycznie w każdej gminie powiatu chrzanowskiego. Temperatura nie przekroczy 14 stopni Celsjusza. Taka aura będzie sprzyjała sobotnim porządkom czy relaksowi z dobrą książką przy aromatycznej kawie. W niedzielę pogoda niestety nie zaskoczy. Nadal prognozowane są przelotne opady deszczu i temperatura na obszarze całego powiatu do 16 stopni Celsjusza. Mimo to warto wybrać się choćby na krótki spacer, tym bardziej, że dzień coraz dłuższy. W niedzielę od wschodu do zachodu słońca upłynie już nieco ponad 16 godzin. Początek tygodnia nie będzie różnił się od poprzednich dni. Przelotne opady deszczu z pewnością ucieszą niejednego rolnika. Temperatura zatrzyma się w granicach 16 stopni Celsjusza. Teraz to już wszystko. Miło nam, że byliście Państwo z nami i przypominamy, że przez całą dobę jesteśmy dla Państwa na profilu facebookowym i kanale YouTube. W imieniu całego zespołu Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej życzę udanego weekendu i do zobaczenia w piątek o godzinie 17. Cotygodniowy serwis informacyjny Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej.